Witam was tutaj, Karwasz 10. A to jest ostatnia część, mam nadzieję. Let's play Legacy of Kain's Soul River. Ostatnio tak sobie dla zabawy rzucałem kinezom i przypomniało mi się coś. Już mogę wystawić łapy przez bramkę i zrzucić klocek. To wydarzenie mną wstrząsnęło. No nie! Teraz gościu nie żyjesz! Nie żyjesz! A czemu by się nie zabawić? I tak już mana nam się nie przyda. Bo bossów się wykańczam walką wręcz. Teraz działa? Nie. Fajnie, co? Też lubicie, jak wam nic nie działa? Teraz może zadziała, bo ja mam... Bo logika przestrzenna nie jest moją mocną stroną, że tak powiem. O. No to co, wracamy się po ostatni klocek. Wiecie co? Zregenerujmy moc. Dawać dusze. Niewinne dusze. A mi odbija. Jest, jest, chyba jest dobrze. Teraz... Jest! Się robi coraz mroczniej. Kurde! No nie. Ej, twórcy, wy mi tego nie róbcie. Ostrzegam was, nie róbcie mi tego. No nie! O tym mądziole, ostatni mój moc. Ale macie mi zregenerować całe życie. A nie zregenerowały mi mendy. Tutaj mamy ten klocek. Czyli mamy Jezusa ukrzyżowanego, mamy krucyfix. Krucyfix musi wskazywać na...
na to rozwidlenie. Tutaj mamy Zetkę, która jednak na mój rozum wsiokowy uważam, że tak to powinno być. No i co, i źle. Dobra. Sam sobie nie poradzę, a nie chcę wam przeciągać tych serii, bo wiem, że to was denerwuje już coraz bardziej, że się mylę i mylę i mylę. Zawrócę. Dobra. Coś mi się przypomniało. Na samym początku, jak spadliśmy, no właśnie. Czyli do kółka była Zetka. Czyli Zetka była do kółka. O. No. Tam nie. No, krucafix był do rozwidlenia, ale nie w ten, nie w tą stronę. No. Teraz. Właśnie. Łap się raz, jel. Dobra, pierwsze jest. Jeszcze tutaj. No. I co teraz? Aha. Myślałem, że posąg Moebiusa ożyje. To by były jajca. Chwila, chwila, chwila. Sejwol. Trzeba się rozglądać po ścianach. Długi ten tunel. Co to jest? Raziel, nie wchodź tam. Wlazło. Mój przeciwnik w tej bezsensownej walce. Co to za przebiegłość?
To nie iluzja, Raziel. To jest pogląd na przepływ czasu. Za nami jest Moebius, tak? Na pewno. Nie ma go. Nie mogę przejść. Aha, czyli teraz będą się nam pojawiać po kolei filmiki z tym, co się działo, tak? Kolejny, pewnie jak zabijamy Melkaja. Nie. To wszystko męczy mnie. Czy to wszystko zostało przepowiedziane? No właśnie, dobre pytanie Raziela. Czy to wszystko było przepowiedziane? O! Co to jest? Obrazek. Kolejny filmik. Wiarygodnie! To jest jedno ze złudzeń Kaina. Pewnie to zauważyliście, ale gra się robi coraz bardziej mroczna. Naprawdę to jest straszne. Czy ktoś to wszystko przypowiedział? A to co? Mogę zrozumieć. Kain czeka na mnie teraz? Czy to się stanie stulecie później? No właśnie, to jest ciekawe. W ogóle to wszystko jest ciekawe. Żeby tylko życie się nie skończyło do końca gry. Szaleństwo? Kain myśli, że uwierzę w to kłamstwo? Przecież nie jestem głupcem. Widzieliście to? Żółty River. River światła. Przynajmniej tak mi się zdaje. Skoro był ognisty, no to będzie światła. Po kolorze wnioskuję. Teraz co się stanie? Co jeszcze? Ludzie, skończcie już tą grę.
Krwawy River? Te widma są po prostu owocami mojej wyobraźni, czy odbiciem przeszłości? Nie, to nie jest odbicie przeszłości, tylko cienie przeszłości. Czyli mogą się jeszcze zmienić. Kurde, krwawy river. Ciekawa broń. Jest, nareszcie koniec. Zaraz jakiś durny labirynt, tak? Inna muzyczka. Ta z początku gry. Oj, boję się. Skoro tutaj nam dali zapisa, to ja się boję, co się stanie. No ale nie jest tak źle. Mamy zapis. Zapiszmy. Oczywiście pamiętajcie, że ja nie gram na prawdziwej konsoli, tylko no poprzez emulator z płytki. To lecimy dalej. Nie w górę, w dół. Predator! Co to jest? Moebius, przybyłem. No nie. Wreszcie. Wydaje mi się, że już mówiłem, że jestem trochę rozczarowany tym, że przyszedłeś tak późno. Powiedz mi, czy z łatwością zabiłeś swoich braci? Ty silnie martwiłeś się, gdy rzuciłeś mnie do przepaści. Nie, ja wierzę w ciebie. W to, że możesz nienawidzić. W to, że możesz osiągnąć wyższych szczytów. Kłamstwo. Nie mogłeś przewidzieć wszystko. Wieczność jest nieuchronna, Raziel. Kiedy po raz pierwszy wstąpiłem do tych pokoi, tysiące lat temu, nie znałem prawdziwej ceny wiedzy, co oznacza przewidzieć przyszłość, Raziel. Wiedzieć, jak ona płynie do nieskończoności. Jak człowiek nie wytrzymałbym tak wielkiej wiedzy. Jednak każdy z nas teraz jest czymś większym. Widząc tysiące wariantów przyszłości, czy zauważyłeś, że jesteśmy podobni do bogów? I podobnie do bogów jesteśmy niepodzielni. Dopóki przynajmniej jeden z nas żyje, my jesteśmy legendą. Dlatego, gdy musiałem złożyć moich dzieci w ofierze, zrobiłem to z czystym sercem. Oszalał. Przyrównuje się do Boga. Bardzo poetycznie, jednak nawet na progu śmierci ty wymyślasz przyczyny swoich przestępstw. W tych pokojach można wiele zobaczyć, jeżeli starczy cierpliwości. Bardzo chciałeś mnie znaleźć i dlatego możliwie nie patrzyłeś tak głęboko. Nasza przyszłość jest wyprorokowana. Moją wyprorokował Moebius tysiące lat temu. Wszyscy robimy tak, jak to przewidziano. Jesteśmy skazani na grę w swoją rolę. Wolny wybór to jest po prostu iluzja. Ciekawe. Byłem koło grobu Serafina. Jak mogłeś zrobić z wojownika Serafina wampira? Wygląda komicznie. Inaczej. Przyjaciół trzeba trzymać w pobliżu, Raziel, a wrogu jeszcze bliżej. Co za nonsens, co za paradoks. Jesteśmy jednakowi, wampir i Serafim. Nasi wojownicy, nasze dążenie do panowania. Wy jesteście moimi lepszymi sługami. Wy jesteście wcieleniem dobra i zła.
Grzechy? Ja nie wierzę twemu kłamstwu, Kain. Serafimowie bronili Mozdok od zniszczenia, które przynieśliśmy my. Moje oczy są otwarte i ja nie widzę żadnego błogosławienia w temu, co wlałeś do mego bezwolnego ciała. Może odkryłeś swoją przeszłość, jednak nic nie wiesz o niej. Myślisz, że Serafimowie byli szlachetnymi? Nie bądź głupcem, oni są tacy sami jak my. Zgubiłeś się w labiryncie jakichś moralnych dogmatów. Co za poetyczność i patos. W jaką grę ze mną grasz? Znów los, tak. A teraz patrz, to jest mój ostatni krok. No. No nie. Ha. Jak dobrze, że ja tego widelca wziąłem ze sobą. To wygląda strasznie. Kiedy ty w końcu zginiesz? Tym mądziole. Noż ty. Jest. Kain. Kain, wiedz, że ja cię dorwę. Gdzie on jest? Jest. Ustawił na nieskończoność. Chyba. Ją tak rozumiem ten znak. Osztymendo. On się pojawia. Kurde, za mną.
w tym samym miejscu. No. Co za syberyjski mądziół. No co za syberyjski mądziół. Od tyłu, czyli... Jest, 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 jest. No! Oż ty mendo! No! Jaka menda? No! Spokojnie, gram w tą grę dla przyjemności. Nie, nie, jest! I co? Prawie zwyciężyłeś, Raziel. Nieważne kiedy i jak to się skończy, los nadaje mnóstwo wariantów skończenia tego dramatu. Goń go raz, Jel, goń. Ty się tak nie śmiej. Uważaj, Raziel. Gdy przystąpisz przez ten próg, ja nie będę mógł ci pomóc. Moebius. Raziel, mściciel i niszczyciel, grzesznik i Bóg. Witamy, samotna duszo. Witamy. To jest twój los. No i co? I tak skończyła się. Gdzie czas nie płynie związany przez pętle wieczności wszechświatu, on wykorzysta swoją ostatnią szansę i rzuci losy świata do głębi chaosu. I oto właśnie był Legacy of Kain's Soul River, czyli historia Raziela opowiedziana przeze mnie i przez pewnego Rosjanina. Teraz oglądacie sobie piękne fanarty, piękne arty z gry, a ja wam trochę opowiem o tym, jak mi się grało. Otóż grało mi się średnio. To bardzo średnio. Gra mi się czasami crashowała, czasami psuła. No ale urok gier z PlayStation 1 i źle skonfigurowanego programu. Historię oceniam na 10 na 10. To jest najlepsza gra u Vampira, w jaką grałem. I mam nadzieję, że fajnie wam się będzie ją oglądać przez ten weekend. Ja muszę sobie okno zasłonić. Co to jest? No i bardzo fajnie mi się słuchało tej pięknej fabuły, którą może jeszcze będziemy kontynuować w części drugiej gry, ale już na komputerze. Wersja PC-towa według mnie
powinna być, nie wiem, prostsza w obsłudze. A no co mógłbym wam jeszcze powiedzieć? Voice acting nic wam nie powie, ponieważ wszystkie te postacie jedna osoba nagrywała, czyli tamten Rosjanin. I o nie, naszkicowali miasto Zefana, które było tak strasznie denerwujące. Dobra, co najbardziej mi się podobało, to ognisty Soul River, system walki oraz zagadki. To, że wykorzystano w grze zagadki. Oraz jej... nie. Pomyliłem się, to już wszystko, co mi się podobało. Teraz, co mi się nie podobało. Nie podobało mi się to... No, voice acting, który... niepotrzebnie ściągałem. Nie podobał mi się... Zefan i jego potwory. I... Kurde. Już wam chcę coś mówić, to nie wiem co. Dobra, poczytajcie sobie piękne napisy końcowe. Teraz już jest końcówka, ponieważ twórcy dziękują swojej rodzinie. No i to był koniec gry Legacy of Kain: Soul River. No i co ja mogę wam jeszcze powiedzieć? Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapki w górę, łapki w dół. Do zobaczenia w kolejnej części Let's Play Legacy of Kain. Kurde, co ja mówię. Do zobaczenia w kolejnej serii. I już wam mówiłem, macie mi śmiało dyktować, co ja mam grać. Bo ten kanał jest wasz. On nie jest mój, on jest wasz. Co mogę wam jeszcze powiedzieć? Żegnam się z wami i... No, być może zobaczymy się jeszcze w Let's Play Legacy of Kain Soul River 2. A potem w Defiance. Kto wie, żegnam się z wami, cześć.